Witam w dniu dzisiejszym na kanale. Chciałem Wam dzisiaj pokazać rozpakowanie hulajnogi Laoti ES10P względem Joyora Y6S. Już pokazuję, jak wygląda Laoti ES10P. To jest Laoti ES10P. Słuchajcie, wielkość pudełka jest 1,5 cm wyższe i centymetr, dosłownie centymetr dłuższe. No to przystępuję teraz do rozpakowania. Jestem bardzo ciekawy, jak wygląda hulajnoga. Czy nie jest połamana? A więc tak się ona prezentuje. Jest jeszcze w środku, widzę, zestaw narzędzi. Tutaj też widzę jakieś przejściówki. Nie wiem, czy to jest na europejską, czy... Aha, trzeba skręcić sobie tutaj. Widzę kilka rzeczy. No dobrze. Nie wiem, czy to jest folia. Taka porysowana. Czy to jest folia na wyświetlaczu, czy porysowany wyświetlacz? Ale nie wiem. No zobaczymy, co będzie dalej. Otwieramy. Zapewne. Siodełko. Tutaj. Social media. Dokumenty. Certyfikat CE. Certyfikat CE, tak. June 9, 2020. Czyli wychodzi na to, słuchajcie, że ta hulajnoga, nawet jak ma przekraczone 30 kg, to wychodzi na to, że jest ona jakby wprowadzona do obrotu przed 2021 rokiem, czy tam 2002 rokiem. Czyli przed zmianą przepisów w Polsce. Tak mi się wydaje. Ale tym się będziemy zajmować. Później sprawdzę, zmierzę, zważę hulajnogę i zobaczymy, czy ona faktycznie ma przekroczone 30 kg. Z tego, co na aukcjach, gdzieś tam na portalach, no to ona ma niby 32 kg, ale zobaczymy. No to 32 kg jest siodełkiem, którego nie będę używał, więc może te elementy, po odjęciu tych elementów, może będzie się kwalifikowało do tych przysłowiowych 30 kg. Wszystko chyba trzeba wyregulować, bo to się wszystko rusza. Podest jest dosyć mały. Względem Joyora to nie jest duży. I brakuje jednej śrubki. Tutaj. Brakuje śrubeczki. Ale zobaczymy, czy ma w środku gdzieś. A jest. Jest i ona. Znalazła się. Zguba. Właśnie, to wszystko trzeba podokręcać, słuchajcie, zobaczcie, wszystko w rękach się rozkręca. Także po wyciągnięciu z pudełka na pewno tą hulajnogą lepiej nie jechać. Wszystko się rusza. Nie jest ona wcale taka duża, słuchajcie. Naprawdę jest gabarytowo niewielka. Naprawdę
jak już porównam, zaraz pokażę, jak wygląda Joyor Y6S przy tej hulajnodze, to naprawdę nie wiem, czy nie jest nawet, nie ma takich wrażenia, że jest mniejsza. Teoretycznie powinno wszystko się robić tymi narzędziami, ale ja mam swoje lepsze. To nie są chińskie rzeczy. Dobrze, na razie. No, co tutaj zrobić z tym? Odkręcić. Ależ oczywiście. Raz. Ma takie guziki do wciśnięcia i tutaj mamy blokadę. To się wszystko rusza, trzeba wyregulować, ale chciałem tylko zobaczyć. To się wszystko, zobaczcie, masakrycznie rusza. Całe stery tutaj. Może to trzeba wszystko podokręcać. Tak, to wszystko jest rozkręcone. Czy teraz lepiej? Tak, teraz lepiej. No dobrze. Tak wygląda Laoti ES10P. A tak wygląda Joyor Y6S. Który jest dłuższy. Czyli nawet wychodzi na to, że to Joyor jest trochę dłuższy od Laoti. Tylko zobaczcie jedną rzecz, Laoti jest wyższy od Joyora. Wyżej ma zawieszenie, czyli wyżej ma ten podest. Tak wygląda Joyor kontra Laoti ES10P. A tak wygląda tył. Bardzo podobne konstrukcje, ale no, zobaczymy, jak to się będzie miało do jazdy, do zasięgu i tak dalej, więc zapraszam Was już teraz na dalsze odcinki. No dobra, mamy wagę. Waga jest stabilnie ustawiona ze mną. Moja waga 83,5 z butami, ze wszystkim, z telefonem, ze wszystkim. No i teraz sprawdźmy, jaka waga będzie hulajnogi. Hulajnoga, znaczy ta waga się zresetowała. 29,9 kg. Powiem więcej, po odkręceniu tego ciężkiego stelaża na siodełko waga pokazała tej hulajnogi 29,2 kg. Tak więc jest to optymistyczny prognostyk na zakup takiej hulajnogi, żeby mieścić się po prostu w polskich przepisach. Ale czy to będzie dobry wybór? To zapraszam na kolejne materiały, będę testował. Zamiast stelaża powędrował zmodyfikowany podnóżek z Joyora, przystosowany specjalnie pod Laoti. Co prawda widzimy go teraz w wersji takiej prototypowej, natomiast docelowo będzie to kolor czarny, ale będzie miał takie właśnie otwory na te śruby, które od góry będą przykręcane.